Świat zmienia się szybciej niż myślisz. Czy zdajesz sobie sprawę, że sztuczna inteligencja już teraz ma wpływ na twoje życie codzienne? Nazywam się Wladimir i chcę razem z moimi gośćmi podzielić się z tobą praktyczną wiedzą na temat uczenia maszynowego i tematami pokrewnymi. Pokazać, o co w tym biega i jak możesz wykorzystać to w praktyce. Jeżeli chcesz być krok do przodu przed swoją konkurencją, usprawnić jakość produktu czy podejmować bardziej trafne decyzje, to podcast Biznes Myśli jest dla siebie. Zapraszam. Witaj w 7 odcinku podcasta Biznes Myśli. Dosłownie 2 tygodnie temu skończyła się konferencja Google I.O. To coroczne technologiczne wydarzenie, gdzie Google się chwali swoimi wynalazkami. Po raz pierwszy odbyło się w roku 2008. W tym roku właściwie nie było żadnych wynalazków. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że Google przemyśla wszystkie swoje produkty w kontekście AI First. Wzór jest bardzo prosty. Bierzesz dowolny produkt, dodajesz sztuczną inteligencję i dostajesz wow. Sundar Pichai, który jest CEO Google, zwraca uwagę na to, że właśnie to jest ważny kierunek rozwoju i Google koncentruje się na tym. Teraz to brzmi jeszcze bardziej wiarygodnie, żeby zacząć interesować się tym tematem. Sundar ostatnio powiedział, cytuję, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja odblokowała pewne możliwości, które były nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu. Co o tym myślisz? Dzisiaj moim gościem jest Barbara Fusińska, który jest Data Solution Architect Microsoft. Jeszcze przed tym jak zaczniemy, powiem od razu, że również na ciebie czeka zniżka na konferencję, natomiast szczegóły będą na samym końcu. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Basia, powiedz trochę więcej o tym, kim jesteś, czym się zajmujesz i gdzie mieszkasz. Cześć Wladimir, w tym momencie mieszkam w Londynie, przeprowadziłam się tutaj jakieś 3 lata temu i obecnie jestem Data Solution Architect, pracuję w Microsoftie. Chciałbyś się dowiedzieć, co więcej oznacza ten tytuł, bo on jest dość enigmatyczny. Tak, chciałbym, ale jeszcze trochę zapytam coś innego. Co ostatnio czytałeś i czego nauczyłeś z tej książki? Czytałam ostatnio, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że sporo czytam, ale czytam kilka książek naraz zwykle. Więc czytałam książkę, która jest zatytułowana The Hard Thing About Hard Things. No i ona mówi o doświadczeniach pana Bena Horowitza dotyczących tego, w jaki sposób on prowadził kilka startupów i do czego to doprowadziło. No, książka opowiada o właśnie bardzo ciężkich decyzjach, ciężkich sytuacjach, o których zwykle ludzie nie mówią, bo raczej starają się mówić o startupach, gdy one się udają, gdy odnoszą sukces. Natomiast sytuacje, w których na przykład trzeba zwolnić swojego przyjaciela albo szefa działu, albo zdobyć klienta w niekonwencjonalny sposób, o takich rzeczach ludzie nie mówią bardzo często, natomiast on napisał całą książkę na ten temat. No i czego ona mnie nauczyła? Nauczyła mnie tego, że biznes nie jest prosty. Może tak, może to wiedziałam już wcześniej, ale na konkretnych przykładach pokazuje, że to jest praca 24 godziny na dobę i mimo, że jesteśmy na przykład techniczni i chcemy założyć startup techniczny, to bardzo dużo tych miękkich, biznesowych, z innego działu umiejętności trzeba posiąść. To było takie otwarcie oczu. No i oczywiście te konkretne sytuacje, polecam bardzo czytanie tej książki. Z innych książek to uwielbiam kryminały i ostatnio przeczytałam 3 książki naraz, że tak powiem, jedną po drugiej, na temat zabójstw w polskich Tatrach. To był kryminał, to wszystko było wymyślone, ale ja po prostu uwielbiam kryminały. To czy polecasz tą książkę, którą pierwszy wymieniłeś dla osób, które chcą zacząć startup, czy ogólnie dla wszystkich jest ta książka taka potrzebna? Myślę, że dla wszystkich. Oczywiście, jeżeli ktoś chce zacząć startup, to szczególnie polecam. Natomiast no, w dzisiejszych czasach bardzo warto wiedzieć na temat tego, że jednak prowadzenie biznesu się łączy z wieloma niekonwencjonalnymi rzeczami, więc polecam ją wszystkich. Powiedziałeś, że pracujesz w Microsoft jako Data Solution Architect. Powiedz trochę więcej, czym się zajmujesz na co dzień, jakiego typu problemy rozwiązujesz i w jaki sposób? No właśnie to jest taka enigmatyczna nazwa, bo jest to, mam takie wrażenie, że Microsoft w ogóle wymyślił to stanowisko. Jeżeli wiesz, co robi Cloud Solution Architect, czyli osoba, która się zajmuje rozmawianiem z klientami, rozmawianiem o technologiach i o tym, jak konkretne firmy mogą technologię wdrożyć w firmie, ale ponieważ jest to Cloud Solution Architect, to skupia się głównie na chmurze. W przypadku Microsoftu jest to Azure. Data Solution Architect się zajmuje podobną rzeczą, z tym, że skupia się na danych, czyli ja jakby obejmuję wszystko, co jest związane z danymi. Od baz danych, hurtowni danych, przez
będę używać angielskich zwrotów. Data lakes, machine learning, advanced analytics. W przypadku Azure mamy cognitive services, Cortana, bot framework. Czyli wszystkie rzeczy, które są związane z danymi i z analizą danych, z danymi może tak. Tak można by było powiedzieć. Ja jestem osobą, która wchodzi do firmy i stara się pomóc firmie wdrożyć Azure właśnie w tej technologii. Pracuję z innymi Data Solution Architects, także z Cloud Solution Architects. Mamy osobę, która jest odpowiedzialna za taką jakby biznesową stronę i można powiedzieć, że jesteśmy takimi technicznymi sprzedawcami. O, chyba tak to by było najlepiej. Z tym, że nie sprzedajemy chmury, tylko staramy się przekonać firmy, jak najlepiej mogą wykorzystać te różne technologie. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony posiadasz wiedzę techniczną, ale z drugiej strony potrafisz mówić w sposób zrozumiały dla biznesu. Bo z mojego doświadczenia, czym więcej rozmawiam z ludźmi, z firm, to często widzę chęć do zrozumienia, co to jest uczenie maszynowe i zacząć to używać. Natomiast w ogóle nie rozumieją, jak do tego podejść. I widzę taką dużą przepaść w tym. Więc pytanie do ciebie jest takie, czy możesz powiedzieć na przykład 3 przykłady, na którymi pracowałeś i jakie było korzyści właśnie z tych rozwiązań? No właśnie myślę, że bardzo często ludzie się ekscytują, bo jest coś fajnego, nowego, co zostało pokryte w mediach i rozdmuchane. Natomiast dużo rzadziej się spotyka osoby, które myślą, w jaki sposób konkretnie przekuć to na rozwiązanie biznesowe, czyli w efekcie rozwiązanie, które przyniesie korzyść finansową. No, w większości przypadków o to chodzi w firmach, żeby jednak zarabiać pieniądze. Więc ja mam kilka takich przykładów. Jeden jest taki, powiedziałabym, dość sztampowy, czyli jak użyć bot framework, jak użyć chatbota do zamawiania. To była firma, która się zajmowała zamawianiem jedzenia, produkcją jedzenia i dowozem. Więc zamiast zatrudniać konkretne osoby po drugiej stronie, gdzie głodni użytkownicy chcieli zamówić pizzę, zastąpili część tego właśnie takim automatycznym chatbotem. To był taki trochę proof of concept na początku, ale okazało się, że całkiem nieźle to działa. Jaka była korzyść? No tego, że nie trzeba było zatrudniać ludzi, którzy tylko odbierają telefony albo siedzą po drugiej stronie chatbota. Można było znaleźć im ciekawsze zadania, jeśli chodzi o restaurację. Myślę, że to jest bardzo ciekawy przykład. Ja będę dopytywał szczegółowo trochę dalej, ale idziemy do kolejnego przykładu. Jaki byłby inny przykład? No, wiele takich jest rozwiązań, w których po prostu, jeżeli firma ma bazę danych taka klasyczna, no po prostu nie daje sobie rady. Albo jest za dużo tych danych, albo są one, przychodzą z różnych źródeł bardzo szybko i trzeba je przerabiać w szybkim tempie, a firmy chcą po prostu trzymać te dane tak, jak przychodzą, bo w tym momencie mogą nie mieć możliwości zmiany ich albo korzyści, albo zrobienia jakiejś analizy, ale w przyszłości, gdy ktoś się nad tym pochyli, będą mogły, natomiast w tym momencie chcą je zapisać gdzieś. I takie klasyczne bazy danych sobie nie dają rady, czyli miałam kilka takich wdrożeń, kiedy firmy użyły albo data lakes, albo jakichś dokumentowych baz danych, albo całej mikstury ich, albo już nawet na samym końcu mając konkretną hurtownię danych zamiast klasycznej bazy danych. I przyspieszyło pracę i wdrożenie, bo nie trzeba było się zastanawiać, które dane zachowywać i w jaki sposób je zmienić, w jaki sposób wstawić jakieś transformacje albo agregacje, bo po prostu dane poszły do zapisu, a potem można było się dalej zastanawiać, co z nimi zrobić, ale te dane były zachowane. To takich przykładów jest dość kilka i powiedziałabym, że w tym momencie, jeżeli ktoś pracuje w chmurze nad danymi, to jest najczęstszy przypadek. Najczęstszy przypadek projektów, które są. Mieliśmy kilka ciekawych projektów związanych z machine learning, stricte, bo Azure też oferuje kilka rozwiązań w tej kwestii. Takim najciekawszym moim zdaniem, nietypowym, pracowaliśmy z browarem, w którym trzeba było przewidzieć, zoptymalizować cenę butelki piwa, ponieważ na różnych rynkach, w różnych krajach, ponieważ jeżeli cena byłaby za wysoka, to klienci mogliby nie kupować piwa, natomiast jeżeli byłaby za niska, to mniej pieniędzy firma by zarobiła, więc trzeba było jakoś tak wyśrodkować, ucząc właśnie system na danych, które firma posiadała, na historycznych danych, zoptymalizowaliśmy ceny butelki piwa. Ciekawe to brzmi. Zapytam się troszkę więcej o tak zwanej sztucznej inteligencji. Ja w jednym swoim odcinku, bodajże drugim, wspomniałem o 3 elementach. O danych, o mocy obliczeniowej i algorytmach. No i pytanie do ciebie jest takie, czy to są te 3 elementy, dzięki którym
uczenie maszynowe teraz już jest tak napędzane, czy może coś pominąłem, albo może chcesz któryś z tych elementów wyróżnić? No na pewno to są ważne rzeczy. Do mocy obliczeniowej bym dodała, jakby rozdzieliłabym dwie rzeczy. Jedna to, że mamy teraz chmury i za całkiem małe pieniądze można użyć chmury jakiejkolwiek, żeby spróbować, jakby to powiedzieć. Jeżeli ma się algorytm i chce się go wypróbować, to można oszczędzić sobie czasu, żeby nie puszczać tego na własnym komputerze, na własnym laptopie albo na kilku, tylko po prostu wystarczy wynająć coś, co jest tam gdzieś w internecie, czyli czyjś inny komputer. To jest jedna rzecz, jeśli chodzi o moc obliczeniową, a druga to bym powiedziała hardware, czyli GPU, czyli nowa, względnie nowa architektura, która pozwala na szybsze obliczenia, to już tak jakby wejść w szczegóły, głównie jeśli pracujemy z matrycami, to są trochę jakby bebechy deep learning, ale właśnie ta nowa architektura i nowe różne, które powstają w tym momencie, bo różne firmy pracują nad różnymi architekturami. Powiedziałeś, że chmura to jest cudzy komputer. Czasem to jest takie zaskakujące, bo się wydaje, że gdzieś to jest tam w chmurach i tak fajnie liczy. Trochę tak jest, bo... Nie wiem, czy nie zaskoczyliśmy teraz. No bo trochę tak jest, że to jest trochę w chmurach, bo nie do końca wiadomo, gdzie to jest. Często wiadomo, w jakim kraju jest, ale nie do końca gdzie. Nie wszystkie firmy podają lokalizacje, gdzie konkretne centra danych są, gdzie komputery są. No i na dodatek... To nie jest tak do końca, że to jest tylko czyjś komputer, bo to są maszyny wirtualne, to jest cały management tego. To jest po to, żeby wziąć ten ból głowy, który mają ludzie, którzy się zajmują komputerami gdzieś on-site i żeby zajął się tym ktoś inny, czyli właśnie provider, który dostarcza ci tę chmurę. Wszelakie rzeczy jak security. Więc jakby chmura to jest coś więcej. Natomiast zasada jest taka, że rzeczywiście tam jest gdzieś jakiś komputer, do którego my się łączymy. Więc w uogólnieniu to jest tak proste, ale tak naprawdę trochę bardziej skomplikowane. Zgadza. Teraz omówiliśmy pierwszy nasz element, czyli infrastrukturę czy moc obliczeniowej i to na co zwróciłeś uwagę, że w tej chwili już nie jest tak skomplikowane odpalić komputer dorównywalny do superkomputerów jeszcze 10 lat temu, podłączy się bardzo łatwo przez laptop. Między innymi Azure właśnie daje taką możliwość. Zgadza się? Tak. Dobra. Przejdźmy teraz troszkę dalej i porozmawiamy o algorytmach, ale wydaje mi się, że nawet troszkę więcej niż takie gołe algorytmy. Chodzi mi o to, że Microsoft bardzo mocno inwestuje w różne platformy, które w ten czy inny sposób rozwiązują tak zwane artificial intelligence problemy. Mogę nazwać, że właśnie wspomniałeś już o tym, o Cognitive Service, Bot Framework, Deep Learning, Analytics Platform i tak dalej. Zaczniemy od pierwszej. Co to jest Cognitive Services? Kto jest potencjalnym odbiorcą? Powiedziałabym, że Cognitive Services to jest bardzo dobry krok marketingowy i nie tylko Azure, nie tylko Microsoft to robi, robi to wiele firm. Watson z IBM-u, są wszelkiego rodzaju services, które AWS także oferuje, tylko że one nie mają jakiejś tam konkretnej nazwy. Microsoft wziął wszystkie te serwisy i wrzucił do jednego worka, żeby to jakoś zgrabnie nazwać. Kto jest odbiorcą? Powiedziałabym, że odbiorcą są firmy, które nie chcą zatrudniać zespołu data scientists, ponieważ ktoś już zrobił tę robotę za nich. Ktoś już zbudował model. Na przykładzie, nie wiem, rozpoznawania twarzy. Ktoś zrobił ten cały algorytm i udostępnił go jako usługę. I taką usługę można wynająć i wstawić do własnego systemu. Od strony technicznej to jest wywołanie REST i jeżeli ktoś jest programistą, to może po prostu coś takiego wywołać i wstawić do systemu. Więc to jest bardzo wygodny sposób na to, by wzbogacić twój system właśnie w machine learning, w artificial intelligence, bo to jest tak naprawdę to samo, tylko są różne jakby odcienie tego. Natomiast ja bym tutaj przestrzegła przed czymś i tak jak ja bardzo lubię pojęcie democratizing of AI, to jest droga, którą wiele firm teraz idzie, w szczególności Microsoft, czyli chodzi tutaj o demokratyzację tego AI, o to, żeby to było jak najbardziej dostępne dla wszystkich. I jest, w tym momencie tak naprawdę wiele firm po prostu daje te usługi, można wiele rzeczy nawet za darmo sprawdzić, pobawić się, pouczyć się.
Natomiast ja widziałam wiele sytuacji, gdzie ludzie się bawią i wstawiają coś do systemu i powiedzmy, że taką usługę wywołują i ta usługa coś zwraca. Tylko pytanie jest, czy robią to świadomie, czy mając taki black box i używając takiego black boxa, to naprawdę wnosi jakąś wartość do systemu. Skąd taka osoba, która no, nie wiadomo, czy używa tego właściwie, potrafi zinterpretować wyniki. Więc ja bym tutaj powiedziała tak, używać tych black boxów, ale wiedzieć, co one robią, czego oczekują, jakie informacje dostaniemy, jak możemy ocenić, czy te informacje są właściwe, czy ta usługa no dobrze się sprawuje, bo to też można ufać, ale można też stwierdzać, że to na przykład się nadaje lub nie do naszego systemu. Poruszasz bardzo ciekawe tematy, bo z jednej strony fajne jest rozwiązać uczenie maszynowe w taki sposób, że już są gotowe serwisy, ale z drugiej strony, czy osoba, która będzie to używać, potrafi to użyć. Więc może troszkę rozwiniemy ten temat, ale najpierw dodam, że właśnie przed wywiadem sprawdziłem, ile tych usług jest dostępne. W tej chwili znalazłem 29, dość duże. Może warto podać, co robią takie usługi. Na przykład Computer Vision umożliwia rozpoznawać obiekty na zdjęciu albo Emotion API, który wykrywa wszystkie twarze na zdjęciu, a później mówi, jaka jest emocja na tym czy tamtym twarzy. Więc to jest ciekawe. Albo takie zastosowanie, które Uber sobie zaadaptował, że jak kierowca wsiada do samochodu, to robi sobie selfie i w ten sposób się identyfikuje, że faktycznie jest to sama osoba, która miała tam usiąść. Albo właśnie taki ciekawy przykład, przynajmniej pożyteczny bardziej, dla osób niewidomych. Oni zakładają okulary i w ten sposób mogą dostawać informacje, co się dzieje dookoła, czy ktoś siedzi, patrzy na nich, czy to jest sklep, albo jak wchodzą do restauracji, to mogą wziąć menu i zobaczyć, co tam jest napisane. Więc takich zastosowań jest naprawdę dużo i można sobie wymyślić jeszcze wiele innych. Natomiast to podstawowe pytanie, które jest, co się dzieje pod spodem? Czyli z jednej strony mówimy, że to jest black box, ale z drugiej strony jednak warto trochę uświadomić, co jest pod spodem, bo inaczej nie potrafimy to wykorzystać w odpowiedni sposób, tak jak to powinno być. Czyli podziel się trochę swoją opinią, jak to działa pod spodem i na co należy zwracać szczególną uwagę. Patrząc się na takie proste API, które rozpoznaje twarze, jeżeli w twoim systemie masz taką potrzebę, żeby rozpoznawać twarze na zdjęciu, to właściwie tutaj nie ma miejsca na pomyłkę, tak? Wrzucasz zdjęcie, dostajesz te kwadraty, które mówią o... tutaj są twarze, tak? Więc to jest dosyć proste i tak naprawdę w tym konkretnym przypadku no, nie jest tak ważne, co tam się dzieje pod spodem. Natomiast są takie usługi, jedna z nich to jest Recommendation API, ona jest jedną z Cognitive Services. Jest to trochę tak reklamowane, że bierzesz sobie ten serwis, wrzucasz do swojego systemu i od jutra, czy tam za godzinę twój system będzie rekomendował odpowiednie produkty dla twoich klientów. No to tak nie będzie działać, bo najpierw trzeba wrzucić twoje dane, najpierw trzeba wytrenować model i tak dalej, i tak dalej. Więc co się dzieje pod spodem jest też zależne od tego, o której usłudze myślimy. Ale w takim dużym uproszczeniu machine learning polega na tym, że bierzemy sobie jakieś dane historyczne i bazując na tych danych algorytm się uczy, dostosowuje pewne reguły, pewne zasady. Można pomyśleć, że to jest taki zbiór reguł, który sobie określa później, jak te reguły mają wyglądać i jaki mają mieć kształt. One nie są zwykle interpretowalne dla ludzi, ale tak naprawdę tam jest jakieś tam matematyczne równanie i rozwiązanie. Tu jest taka kluczowa rzecz. Musimy mieć te historyczne dane, bo na tym polega to całe uczenie się. I po pewnym czasie na bazie tych danych te algorytmy się uczą i powstaje model. I on jest wytrenowany i możemy go upublicznić. I to jest właśnie to, co Cognitive Services oferują, czyli ten wytrenowany model już, on już wie, co robić, on już wie, jak klasyfikować, jak znajdować, jak obliczać nowe przykłady, tylko wstawiamy go z tyłu jakiejś usługi i mówimy, my mamy ten wytrenowany model i możemy teraz go wynajmować tobie, kliencie. No więc to tak w dużym uproszczeniu wygląda. Czyli przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że nie ma magii, czyli nie da się po prostu kupić sobie usługę i już się spodziewać, że będzie działać system rekomendacyjny. Musimy najpierw dostarczyć dane, te dane muszą być odpowiednio dobrze przygotowane, czyli to nie mogą być śmieciowe dane. I już wtedy, mając dobre dane, możemy liczyć, że algorytm, w tym przypadku system rekomendacyjny, pomoże nam się dostosować. Dobrze zrozumiałem? Tak, tak, bardzo dobrze. Wracając na przykład do, powiedzmy, że jest usługa, która rozpoznaje konkretne osoby na zdjęciu, na przykład ta usługa, z której korzysta Uber, ona też nie może mieć modelu, który się wytrenował wcześniej i nie można go po prostu sobie wstawić do systemu. Należy mieć zdjęcia tych kierowców z Ubera, prawda, którzy są w naszej bazie danych. Trzeba jakoś przygotować ten system
do tego. Więc jest kilka takich przykładów, gdzie rzeczywiście bez żadnego ryzyka możemy użyć tych usług, ale są też bardziej skomplikowane, które wymagają większej integracji na tym lub innym poziomie. Myślę, że dobrze zwróciłeś na to uwagę, bo często jednak chce się tej magii, że po prostu nic nie robiąc dostajemy rozwiązanie i to takie bardzo skuteczne. Więc tutaj warto zwrócić uwagę, że jednak trzeba włożyć wysiłek nawet wtedy, kiedy mamy moc obliczeniową, czyli na przykład chmurę, mamy algorytmy, to jednak te dane trzeba też odpowiednio przygotować. Ja myślę, że to jest jednak wielka rola tych wielkich firm, które chcą, żeby klienci używali ich usług. No jasne, że chcą, wiadomo, bo z tego zarabiają pieniądze, ale użytkownicy nie chcą wkładać wysiłku. To jest też normalne. Więc tu trzeba znaleźć taki balans, żeby ułatwić jak najbardziej, ale tego nie można robić bezmyślnie, bo to jednak jest skomplikowana matematyka pod spodem, więc pewne rzeczy można wstawić do tego black boxa, natomiast inne rzeczy trzeba przemyśleć, zastanowić się, zintegrować. No i tak jak już mówiliśmy, włożyć troszeczkę wysiłku. Ciekawy przypadek, i to być może nawet dość popularny w użyciu, może być analiza tekstu, włączając sentiment analysis, tak zwana analiza nastrojów. Tego typu rozwiązania umożliwiają śledzenie opinii, rozumienie ogólnie tak zwanej temperatury nastrojów, zwłaszcza wtedy, kiedy coś się wydarzyło, jakaś awaria, chcemy zmierzyć, na ile ludzie nas nie lubią, albo jeszcze nadal lubią. Z tego co wiem, to na pewno Microsoft wspiera język angielski i hiszpański. Ciekawy jestem co do innych języków, na przykład polski. Czy jest plan wspierać polski, a może już wspiera? Sprawdziłam to specjalnie. Jeśli chodzi o analizę i sentiment analysis, to polski jest wspierany, natomiast to jest jeszcze w preview. Portugalski, francuski, hiszpański, angielski to są języki, które są wspierane już całkowicie. Natomiast te w preview to jest duński, niemiecki, grecki, fiński, włoski, holenderski, norweski, polski, rosyjski, szwedzki i turecki. Czyli już za niedługo możemy się spodziewać, że będzie dopracowany i można będzie go użyć na produkcję. Tak, myślę, że to będzie jeszcze w ogóle wielka praca, bo języki to jest zawsze duża praca. Każdy język ma swoje szczególne, ciekawe przypadki, a angielski jest chyba najłatwiejszy do analizy tekstów. Dokładnie. Jeżeli mówimy o język polski, to wiem na pewno, że na przykład są inne biblioteki, które rozwiązują tego typu problemy. Natomiast z językiem polskim zawsze to było dość skomplikowane. Ostatnio byłem na takiej konferencji i wiem, że są firmy, które pracują 10 lub nawet już 15 lat, za bardzo o tym nie mówiąc, piszą swoje własne rozwiązanie i podobnie im to nawet jakoś działa, ale ewidentnie to nie jest trywialny problem, to wymaga dużego wysiłku. Dobrze, wydaje mi się, że warto wyjaśnić jeszcze jedną rzecz, bo jeżeli mówimy o takich usługach, to oni pod spodem mają tak zwany pre-trained model, czyli po polsku pewnie to będzie jako wytrenowany model. I pytanie jest właściwie kilka. Jak możesz to wytłumaczyć, co to jest ten wytrenowany model? I drugie pytanie, jakie dane są używane, kiedy ten model jest trenowany? Więc po pierwsze, nie wszystkie algorytmy wspierają taki inkrementacyjny upgrade modelu, więc mówiliśmy o tym, jak działa machine learning. Mamy te historyczne dane, algorytm sobie po nich chodzi, sprawdza, dostosowuje swoje jakieś tam współczynniki i na końcu jest wytrenowany. Więc w pewnym momencie ten algorytm mówi, albo my mówimy dość, już starczy tego uczenia się, już powinno być dobrze, bo sprawdzamy jakieś metryki. Wiele algorytmów nie jest w stanie jakby inkrementacyjnie dodać, ulepszyć się, natomiast jest kilka algorytmów, które to potrafi. Więc w zależności od tego, co siedzi pod spodem, możemy mieć ten wytrenowany model, do którego możemy dodawać dane i on się będzie uczył jakby iteracyjnie, dodając, zmieniając tylko troszeczkę te swoje współczynniki. Możesz podać przykład, o jaki model chodzi teraz? Który model można właśnie skustomizować, czyli dodać swoje własne dane, żeby on się adaptował pod nasz przypadek? Wydaje mi się, że LUIS działa w ten sposób. To jest model, który stoi za analizą tekstu do BOT Framework, ponieważ odbiera różne sygnały od użytkowników, bo jest to cała konwersacja, to inkrementacyjnie się ulepsza. Natomiast to jest tam cały deep learning z tyłu, więc tu możemy pomyśleć o takim algorytmie, ale duża ilość algorytmów takich standardowych, klasycznych, one muszą jakby od początku wziąć nowe dane i nauczyć się od początku. Więc to jest coś takiego, co jest bardzo interesujące i bardzo często ludzie o to pytają. Natomiast jeżeli wyjdziemy poza deep learning, to właściwie takich algorytmów nie ma, jest ich bardzo niewiele. Wspomniałeś o LUIS, więc przejdźmy w tym kierunku, ale myślę, że najpierw porozmawiamy na temat, co to jest BOT Framework, ale pozwól najpierw, że wspomnę jedną rzecz. Miałeś prezentację na konferencji New Crafts, gdzie między innymi zaznaczyłeś, zacytuję ciebie,
Celem tej prezentacji jest pomóc uczestnikom przejść od poziomu nigdy nie tworzyli chatbota do stworzenia tego, który potrafi prowadzić rozmowę. Brzmi to bardzo ciekawe i chciałam właśnie rozwinąć ten temat. Może najpierw zdefiniujmy, co to jest chatbot i potem przejdziemy w szczegóły. No właśnie to chyba był mój zamysł, żeby jednak troszeczkę odrzeć z magii te chatboty, bo chatbot to jest tak naprawdę rozmowa, gdzie jedną stroną jest komputer albo program, tak? Maszyna. I to jest wszystko. Tu wcale nie musi być żadnej inteligencji. Oczywiście to nie jest tak interesujące wtedy, więc ja też dałam tego talka z myślą o tym, żeby pokazać, jak inteligencję zaaplikować w takim przypadku. Natomiast samo pojęcie chatbot to jest coś mechanicznego z jednej strony konwersacji. I jeżeli na przykład bardzo wyspecjalizujemy takiego chatbota i on będzie od tego, żeby ci mówić, jaka jest pogoda, to możemy sobie wyobrazić bardzo prymitywną rozmowę, ale która by działała, że ty po prostu piszesz nazwę miasta, na przykład Londyn, albo Kraków, albo Warszawa. Nie wiem, po przecinku datę. Ten chatbot odpowiada, jaka jest pogoda. Tutaj jest mało magii, bo to mógłby być zwykły selek do bazy danych, w której trzymamy dane o pogodzie. Jak zacząłeś mówić o pogodzie i chatbocie, to mi się przypomniał od razu Pancho, jest teraz dość popularny. I tak jeszcze podsumowując, czyli chatbot to jest tak w dużym uproszczeniu, to jest zwykły program, takie oprogramowanie, które zawiera w środku jakieś reguły. Oczywiście, jeżeli chcemy mieć bardziej zaawansowany chatbot, to musi być bardziej skomplikowany w środku, ale tak dużo upraszczając, to jest zwykły program, który próbuje się z nami w jakiś sposób komunikować. Zgadza się? Zgadza się. To idziemy teraz w szczegóły, jeżeli chodzi o to, co oferuje nam Microsoft. Więc co to jest Bot Framework i co on daje dla biznesu? Więc jeżeli myślimy o tym, powiedzmy o tym takim prostym chatbocie, Bot Framework ma tę koncepcję, że baterie są w komplecie, ale można je usunąć. Czyli jeżeli chcemy zbudować taki bardzo prosty chatbot pogodowy, to możemy to zrobić bardzo prosto, ponieważ mamy SDK, w którym możemy taki system wysyłający i odbierający wiadomości zbudować. Mamy konektor, który nas może połączyć z różnymi kanałami wiadomości, czyli na przykład ze Skype'em, nawet z SMS-ami, z mailem, możemy to wstawić do naszej aplikacji webowej, więc ten konektor. No i jest trzeci element, który dotyczy hostowania tego chatbota, bo to jest po prostu usługa znowu, to jest znowu restowe API, więc mamy te trzy elementy. Możemy ten chatbot, jak już go zbudujemy, możemy go upublicznić. Ja na przykład wtedy na potrzeby tego talka, o którym opowiedziałeś, upubliczniłam mój chatbot na Skype'ie, można go znaleźć i sobie porozmawiać. No i w prosty sposób, on jest hostowany na Azure, ale w prosty sposób po prostu można go dodać do znajomych i sobie z nim porozmawiać. Jeżeli mówimy o tej ciekawej części, czyli o wrzuceniu tej sztucznej inteligencji do rozmowy, to na etapie tym, gdzie odbieramy i wysyłamy wiadomości do użytkownika, możemy zaaplikować tam, co nam się żywnie podoba. Czyli to może być selekt do bazy danych, ale to może być też zaaplikowana sztuczna inteligencja. To może być Louis, który jest częścią Cognitive Services, które Microsoft oferuje, ale to może być jakikolwiek inny algorytm, jakikolwiek inny system, czyli tak jak mówiłam, co nam się żywnie podoba w tej części. Właśnie, wspomniałeś już drugi raz o Louisie, więc warto może przejść troszkę do szkoły. Kim jest Louis i co tak naprawdę robi? Dlaczego jest przydatny dla biznesu? To jest jedna z usług Cognitive Services, która się właśnie zajmuje analizą tekstu, ale nie taką, o której mówiliśmy, nie szuka sentymentu i nie, jakby to powiedzieć, nie sprawdza języka i tak dalej, tylko właśnie jest przydatna, jeśli chodzi o rozmowę. No bo co nam się przydaje w takiej rozmowie, jeżeli chcemy ją inteligentnie poprowadzić z użytkownikiem, który z nami rozmawia przez jakiś kanał? Chcemy się dowiedzieć, o co się ten użytkownik pyta. Nie chcemy zmuszać użytkownika do jakiegoś specjalnego formatu tej wypowiedzi, czyli chcemy, żeby ta rozmowa przebiegała jak najbardziej naturalnie. Czyli powiedzmy, niech będzie z tą pogodą, ale niech będzie to bardziej naturalna rozmowa. Pozwólmy użytkownikowi powiedzieć, jaka będzie jutro pogoda w Krakowie. Całym zdaniem i zadaniem Louisa, tego modelu, który tam trzeba będzie wytrenować, jest to, by po pierwsze dowiedzieć się, aha, użytkownik pyta się o pogodę, więc to jest nazwane intent, więc taka, no nie wiem, intencja, nawet nie jestem pewna, czy to jest takie słowo po polsku, czyli tak naprawdę czego chce od nas ten użytkownik, jakby kontekst tego pytania, a druga rzecz, żeby wyłuskać te dane Kraków i jutro, czyli ten użytkownik chce się dowiedzieć o pogodę, to jest kontekst, w Krakowie i jutro, czyli wyciąganie informacji z całego zdania. No i żeby zbudować taki model, znów ja bym tutaj bardzo ostrzegła, to nie jest tak, że się bierze Louisa, wstawia i to zacznie magicznie działać dla wszystkiego. Trzeba taki model zbudować, wytrenować, i wtedy dopiero użyć.
No bo skąd taka usługa miałaby wiedzieć, że nasza aplikacja jest akurat o pogodzie? Może być o czymkolwiek innym, więc my musimy podać ileś tych przykładów, na których będzie się ten model uczył. No i musimy przede wszystkim powiedzieć temu modelowi, wyłuskaj mi te, a nie inne informacje, a nie wszystkie informacje, jakie może wyłuskać. No bo powiedzmy, że daty, jakieś imiona, no to jest w stanie. I to jest ten przedtrenowany model, o którym wspominaliśmy. Więc takie rzeczy są dość łatwe. Natomiast jeżeli chcemy coś specyficznego, to musimy to sami zbudować. Luis umożliwia rozumieć mowę albo rozumieć właśnie użytkowników bardziej przyjazny sposób. Nie trzeba mu jednoznacznie mówić, jaka jest pogoda w Krakowie, tylko może zapytać na różne sposoby, czy jutro będzie padało, albo jaka jutro temperatura i tak dalej. Ale tak jak już podkreślałaś wcześniej, bardzo ważnym elementem jest najpierw pokazać Luisu, jaki sposób on może to rozumieć, czyli przykładowe konwersacje. Dobra, i teraz jeszcze dopytam się też o języki. Czy język polski też już tam gdzieś się pojawił, czy jeszcze nie ma go? Nie, nie ma, więc sprawdziłam to też. Jeśli chodzi o języki, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 wspieranych, w tym dwa hiszpańskie i dwa hiszpańskie, czyli jest American English, Canadian French, French, Italian, Dutch, German, Spanish w Hiszpanii, Spanish w Meksyku, Portuguese, Japanese, Korean and Chinese. To są języki, które są wspierane. Nie wszystkie mają ten zbudowany model, jeśli chodzi o te standardowe rzeczy, czyli tutaj na przykład kanadyjski, francuski nie ma tego, holenderski tego nie ma, koreański tego nie ma. Drogi słuchacze, jeżeli chcesz użyć język polski teraz, to może być dość trudne. Natomiast jest pewne obejście tego i tak między innymi jedna firma zrobiła, już był gościem tutaj Tomek Wesołowski, a oni właśnie budują Edward, to jest taki agent do sprzedaży, inteligentny agent, to oni robią to w taki sposób, że najpierw język polski tłumaczy na angielskie, a później już analizują ten tekst, więc wtedy też pewnie można było spróbować obejść tą stronę. To jest bardzo dobry pomysł, bo tłumaczenie z polskiego istnieje i takie rozwiązania też widziałam. Nie pomyślałam o tym rzeczywiście. Takie dość sprytne. No zobaczymy, zobaczymy takie, jak się... Takie proste. Bo z jednej strony to może zacząć działać, ale z drugiej strony jednak to też w trakcie tłumaczenia potrafimy coś zgubić, bo jednak bardzo to zależy prawda. Od kontekstu, więc trzeba sprawdzić, na ile właśnie takie krok pośredni, na ile taki krok faktycznie pomaga rozwiązać problem. Jeżeli ta konwersacja jest taka dość prosta, to pewnie tak. Jeżeli jednak tam są jakieś takie dość dziwne wyrazy, no to może być wyzwanie. Dobrze. Zapytam się jeszcze o kilka rzeczy, takie dość organizacyjne, logistyczne, więc pytanie jest takie. Z punktu widzenia infrastruktury, taki chatbot w stanie wspierać powiedzmy 10 wiadomości dziennie, czy 10 milionów wiadomości dziennie, czy gdzieś tam pomiędzy. Czy da się to skalować jakoś efektywnie, elastycznie? Powiedz coś troszkę więcej na ten temat. Więc tak jak mówiłam, to jest usługa restowa. Więc w zależności od tego, gdzie i jak będzie hostowana, to jest rozwiązany problem już. To się niczym nie różni od hostowania strony. Nawet bym powiedziała, że jest dość, że jest o wiele łatwiejsze, bo to są tylko tekstowe wiadomości. Nie musimy renderować całych stron. Więc skalowanie stron to jest problem rozwiązany na świecie już. To jest tylko wysyłanie wiadomości, więc tak, jak najbardziej tysiące, miliony wiadomości. To brzmi bardzo ciekawe, zwłaszcza agencje marketingowe albo inne firmy, które potrzebują uruchomić takiego chatbota w jakiś tam czas, jakoś tam dzień, kiedy coś się dzieje, albo powiedzmy, kiedy awaria się wydarzyła, to wtedy bardzo łatwo można wyskalować z 10 tysięcy wiadomości na 10 milionów, a potem jak tego nie potrzebujemy, wrócić, bo z tego zrozumiałem, to jest wyklikiwalne, w kilka minut można to zrobić, a może nawet sekund. Tak, no i jest też wiele rozwiązań, które potrafią dynamicznie się dostosować po prostu do tego, ilu mamy użytkowników, którzy pukają do naszych drzwi, tak? Okej, czyli nawet nie musimy klikać, system sam się dopasuje, no to super. Jeszcze tak, żeby faktycznie zrozumieć to, o czym mówimy, przyróbmy taki przykład, tym bardziej, że na początku mówiłaś, że takie coś podobnego już robiłeś, więc przykład jest taki. Załóżmy, że mam biznes, który dostarcza pizzę. Chcę zrobić możliwość zamówienia pizzy przez czat. Z możliwością wyboru pizzy, rodzaju ciasta, dodatku. Więc jak wygląda konfiguracja i ile czasu może zająć właśnie implementacja tego chatbota? No to wszystko zależy, jak fault tolerant będziemy i jakiej jakości chcemy tego naszego chatbota. No to pierwsza rzecz, którą chcemy, to jest decyzja, gdzie wstawiamy tego chatbota. Czy to będzie Skype, czy to będzie na naszej stronie. Jeżeli to będzie jeden ze standardowych kanałów, to jest właściwie jedno kliknięcie, jeśli chodzi o deployment. I na przykład Skyscanner ma takiego chatbota, który zbudował razem z Microsoftem. I to jest zwykła osoba, zwykły bot, którego można sobie po prostu dodać do znajomych na Skype'ie. Więc ta część, jeśli chodzi o deployment, jak już mamy gotowego chatbota, to ona jest dość prosta.
No chyba, że nie mamy tego kanału jako standardowego i trzeba będzie go wtedy dopisać. Załóżmy, że chcemy w miarę standardowy kanał, to może być Skype albo właśnie na stronie. Czyli czy dobrze zrozumiałem, potrzebuję w tym przypadku pewnie wejść na stronę Microsoft, wyklikać sobie Vegaboto, wybrać kanał, ale pytanie, w jaki sposób mogę mu powiedzieć, jakie pizzy mam i jak w ogóle go nauczyć? Czy mam przygotować jakąś dyskusję? To jest inna część. To jest ta część, która będzie właśnie rozmawiać. No to myślę, że to jest najbardziej czasochłonna część. Musimy wymyślić cały scenariusz, jak chcemy, żeby ta rozmowa przebiegała. Więc ja myślę, że to jest najbardziej pracochłonna część, bo cała reszta, jeżeli wiemy, jak zbudować tego chatbota, to już jest jakby drugorzędne. Więc wyobraź sobie, że klient przychodzi do naszego chatbota, wita się, mówi: dzień dobry, chciałbym zamówić pizzę. No i chatbot musi odpowiedzieć coś. I teraz musimy się zastanowić, jak ten chatbot będzie odpowiadał. Czy on będzie po prostu mówił: tak, słucham, jaką pizzę, i prowadził rozmowę, jakie dodatki, jaki napój. Co jeżeli użytkownik w pewnym momencie zmieni zdanie na przykład i jeszcze będzie chciał dodać pizzę, bo zapomniał jakieś w międzyczasie. Czy my będziemy chcieli wrzucić jeszcze jakieś rekomendacje do tej rozmowy, na przykład popatrzeć się, co ten użytkownik w przeszłości zamawiał i dodać troszeczkę coś skomplikowanego, ale jeśli nie, no to jest taka zwykła rozmowa. Więc jeżeli chcemy to zrobić bardzo prosto, możemy po prostu zrobić jakby kroki tej konwersacji. Główne danie, dodatki, napoje ze zwykłymi pętlami if, skacząc do specyficznych momentów tej konwersacji. Jeżeli chcemy, żeby to było bardziej takie naturalne, no to cały ten scenariusz musi być troszeczkę bardziej skomplikowany, żeby to była jak najbardziej naturalna konwersacja. Cała reszta to jest tak naprawdę zakodowanie kilku ifów, bo kodowania naprawdę w tej kwestii nie ma dużo. Zapisanie całego scenariusza. Tutaj będzie też duża robota, ale ona już jakby z chatbotem nie jest związana. Zrealizowanie tego zamówienia, czyli jak już wyłuskamy wszystkie te informacje, to my musimy napisać coś, co do naszego systemu to zamówienie wstawi, tak? I kogoś powiadomi, że ma zrobić tę pizzę i dostarczyć to wszystko. Czyli tak nieco podsumowując to, co ja zrozumiałem, możemy podzielić to na trzy części. Pierwsza część to jest interfejs, albo kanał, w jaki sposób komunikujemy się z chatbotem. To może być Skype, to może być Facebook Messenger, albo strona internetowa. To w tym przypadku to robi się bardzo proste i tutaj nawet nie ma co się martwić. Druga część to należy zebrać wszystkie, albo przynajmniej za ostatni miesiąc, rok, przykładowe dyskusje, w jaki sposób ludzie zamawiają pizzę i zrozumieć, jakie są możliwe kroki. Czyli jeżeli człowiek powiedział to, to co może być dalej? Czy to następne pytanie będzie o dodatki, czy o rozmiar pizzy i tak dalej. I przygotować takie drzewa, gdzie można sobie podróżować. Scenariusz. Tak. I ta trzecia część to właściwie taka egzekucja, czyli chcemy, dobra, to już wszystko już wiemy, to teraz trzeba faktycznie to zrobić, czyli w jaki sposób się zintegrować z naszym systemem wewnętrznym albo jeszcze coś innego, na przykład wysłać maile komuś i tak dalej. Dobrze, wydaje się, że to jest w miarę zrozumiałe tak na wysokim poziomie i ta druga część jest takim największym wyzwaniem, więc drogi słuchacze, jeżeli masz już przygotowany scenariusz, to prawdopodobnie przygotowanie chatbot dla ciebie nie będzie dużym wyzwaniem. Dobrze, mam jeszcze takie pytanie, bo właściwie ten podcast słuchają ludzie z biznesu albo osoby decyzyjne i myślę, że dość często było tak, że oni chcą użyć uczenia maszynowe, właśnie dlatego słuchają ten podcast, natomiast nie do końca wiedzą, jak to zrobić, albo się obawiają, no bo to jest nieznane rzeczy, w sumie to jest naturalne, że się obawiają, więc co możesz doradzić takim osobom, na co powinny uważać, żeby faktycznie uczenie maszynowe dało sukces, a nie wydatki, które by nie chcieli właśnie? Więc po pierwsze ja bym powiedziała, żeby uważać na wszelkiego rodzaju konsultantów od machine learning. I to nie oznacza, że wszyscy konsultanci od machine learning są szarlatanami, tylko wiem, że są bardzo podekscytowani tym, co robią. I ta ekscytacja potrafi zamglić troszeczkę wartość biznesową. Ja bym wróciła do tego, co mówiłam na początku. Dla firmy najważniejsze jest to, żeby zarabiać pieniądze. I mówię to jak najbardziej uczciwie, bo to właśnie firmy robią. I jeżeli celem firmy, jeśli myśli o machine learning, jest nauka, rozwój pracowników, wtedy po prostu należy w to wejść i spróbować nowych rzeczy i się z tym pobawić, jasne. Natomiast jeżeli myślimy pod kątem tego, co nam to może dać w naszej firmie, w sensie pieniędzy, należy bardzo ostrożnie do tego podejść i zadać sobie takie pytanie. Ponieważ uczenie maszynowe to jest proces, który bierze nasze dane historyczne i będzie potrafiło przewidzieć coś w przyszłości dla nas, to należy popracować nad zadaniem tego pytania. Co my byśmy chcieli zmienić w naszej firmie? Na przykład chcemy się skupić na sprzedaży i chcemy ją ulepszyć. Co to znaczy ulepszyć? Może mamy jakieś podejrzenia, że zmiana tego zmieni to. I skupić się na tym pytaniu biznesowym. Co byśmy chcieli przewidzieć w
przyszłości. I wtedy, jeżeli mamy takie pytanie, albo jeżeli z takim konsultantem od Data Science pracujemy nad sformułowaniem tego pytania, to myślę, że machine learning ma tutaj bardzo dużo do zaoferowania. Jak to już będzie stworzone, jak przebiegnie cała ta egzekucja całego tego programu, całego tego projektu, to jest jakby sprawa drugorzędna. Ja bym tutaj naprawdę podkreślała to, że machine learning bazuje na danych historycznych, a one mogą nam coś powiedzieć na temat trendów i na temat naszej przyszłości i trzeba się zastanowić, co to może być, przeanalizować te dane. Czasami jak się analizuje dane, to pytanie staje się takie jakby bardziej wyraźne albo nagle wpada nam do głowy następne pytanie, więc myślę, że należy zatrudnić kogoś, kto się na danych zna, natomiast skupiać się na tej wartości biznesowej i bardzo dobrze by było, gdyby ta osoba od danych pracowała również z osobą, która się zna na tej konkretnej domenie, zna biznes, wie z czym to się je. I wtedy, jak te dwie osoby będą pracować razem, to myślę, że wiesz, the sky is the limit. Najpierw zrozumieć problem, który chcemy rozwiązać, a potem znaleźć narzędzie. Uczenie maszynowe jest potężnym narzędziem, ale to też nie jest magia. Jeżeli chcemy po prostu użyć uczenie maszynowe, nie wiedząc, co chcemy ulepszyć, no to raczej nic z tego nie wyjdzie. Czy dobrze cię zrozumiałem? Coś wyjdzie, coś, wiesz, użyjesz którejś z usług albo jakiejś biblioteki, jakieś tam numerki wyjdą. Tylko pytanie, czy to będzie miało jakikolwiek sens. Dokładnie, czyli może wyjść coś, z czego kompletnie się nie spodziewamy, bo zawsze się spodziewamy ulepszyć nasz biznes, a nie tylko użyć modnej technologii, która nic nam nie daje z punktu widzenia korzyści dla biznesu. Zgadza. Pytanie kolejne, jak widzisz przyszłość AI lub sztucznej inteligencji i jak może nasz świat wyglądać za 20, a może nawet za 10 lat? Masz na myśli to, co nam te różne filmy sprzedają, że maszyny będą nad nami władać. To jest możliwe, ale nie powiedziałabym, że w ciągu 10 albo 20 lat. Natomiast co ja widzę w tym momencie, jaki jest trend? Że wiele rzeczy będzie zautomatyzowanych, ale ja myślę o tym w dobry sposób, bo automatyzacja, no mimo że to jednak krótkoterminowo może powodować pewne frustracje, na przykład jak zautomatyzowano linie produkcyjne, no to ludzie, niektórzy stracili pracę i tak dalej. Jednak to jest zawsze dobre dla technologii i ogólnie dla cywilizacji, takie mam wrażenie, ponieważ przynajmniej ja w to wierzę. Jeżeli przestaniemy jako ludzie wykonywać powtarzalne rzeczy, które mogą być zautomatyzowane, to możemy się skupić na rzeczach fajnych, na rzeczach, które sprawiają nam przyjemność, które są dotyczą naszej kreatywności. Czyli właściwie no, na tym, na czym polega ludzkość, tak? Co ludzie mogą dodać od siebie, nie pracując jako maszyny. Bardzo miło mnie to słyszeć. Drogi słuchacze, my nie umawialiśmy w żaden sposób z Basią, żeby ona powiedziała dokładnie to, o czym ja mówiłem kilka odcinków temu, więc bardzo mnie cieszę, że właśnie Basia ma podobną opinię i też trzymam kciuki, żeby faktycznie tak się stało, że po pierwsze uczenie maszynowe albo tak zwana sztuczna inteligencja pomogło nam wyeliminować tą pracę rutynową, a my jako ludzkość skupiliśmy na bardziej kreatywnych, najbardziej otwartych pytaniach, wyzwaniach, niż tylko chodzenia do pracy od 8 do 5. Super, bardzo przyjemnie to słyszeć. Na swoim blogu wspomniałeś, że chcesz stworzyć cykl artykułów dla osób, które mają doświadczenie z oprogramowaniem, czyli programisty, a chcą zmienić kierunek w stronę tzw. data science. Również wspomniałeś nawet o warsztatach. Podziel się swoimi planami na przyszłość. Właśnie jestem w trakcie pisania, no ale niestety troszeczkę obowiązków, konferencje inne takie mi w tym nie pozwoliły na to, żeby to robić tak szybko, jakbym chciała. Natomiast tak, myślę, że niedługo otworzę swoją własną firmę konsultacyjną. Chciałam się skupić na edukacji, na tym, żeby jakoś okiełznać to morze, ten ocean różnego rodzaju kursów, różnego rodzaju informacji dotyczących AI, machine learning i tak dalej, ponieważ ja przez to przechodziłam i chciałabym, żeby coś takiego istniało dla mnie, gdy ja byłam na początku mojej drogi. Więc zacznę od podstaw, bo uważam jednak, wbrew temu, co wiele stron w internecie mówi, zacznę od podstaw, od tego, jak użyć różnych bibliotek, różnych algorytmów do tego, żeby rozpoznać i zastosować je do takich typowych zbiorów danych. Przejdę do takichś tam, do zbiorów danych, które są bardziej interesujące, powiedziałabym. Natomiast bardziej interesujące zbiory danych są zazwyczaj bardziej skomplikowane i wymagają większej wiedzy, więc ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby wrzucać kogoś na głęboką wodę, że się wtedy szybciej nauczy. Uważam, że człowiek może naprawdę zatonąć, jak nie umie pływać, więc można się zniechęcić, jeżeli projekt jest za trudny. Więc ja bym chciała budować te umiejętności stopniowo, zaczynając od prostych rzeczy, ale konkretnych rzeczy. Chciałabym, żeby to wszystko było oparte na kodzie, a nie na opowiadaniu historii, więc będzie to troszeczkę mieszanka zarówno R, jak i Pythona, no bo teraz na przykład TensorFlow jest bardzo interesującą biblioteką, no i właściwie używaną w języku Python.
Jeśli chodzi o warsztaty, to mam gotowy warsztat Machine Learning in R. Mam też warsztat dotyczący po prostu uczenia tego, czym jest machine learning. On bazuje na Azure Machine Learning. To jest jedna z technologii chmury Azure. Mam też warsztat, który uczy, jak korzystać z bot framework, jak zbudować taki właśnie bot framework. I, no i tam będę uczyć, jak zbudować taki, nie wiem, czy oglądałeś IT Crowd. Tam jest taka answering machine. Jak ktokolwiek dzwoni do supportu, to ta maszyna odpowiada, have you tried to turn it on, off and on again. Więc coś takiego zasymulować, taki dzień lub dwa, w zależności od tego, od potrzeb, żeby od początku, nie mając nic, zbudować coś, co taką konwersację poprowadzi. Więc tam będą elementy Bot Framework i Luis, więc takie trzy tematy mam w tym momencie. Dobrze, to brzmi bardzo ambitnie, bardzo trzymam kciuki, żeby ci się udało, bo też oglądałam przynajmniej dwie prezentacje, jedna z nich była właśnie o języku R i według mnie bardzo fajnie ci to idzie, więc jeszcze raz trzymam kciuki i mam nadzieję, że wszystko ci się uda. Dziękuję. I ostatnie pytanie na dzisiaj, jeżeli ktoś będzie chciał z tobą się skontaktować, to jak może to zrobić? To jest bardzo proste, to jest barbara@fusińska.com. Taki jest mój e-mail. Na Twitterze jestem. Mam oprócz tego Gmaila, można napisać barbara.fusińska@gmail.com. Jestem jedyną osobą na świecie, która ma takie imię i nazwisko, przynajmniej w internecie. Więc jeżeli mnie ktoś wygoogla, to ta osoba na Twitterze, na LinkedInie, to jestem na pewno ja, na Skype'ie i tak dalej. Dziękuję ci bardzo za twój czas. Dziękuję za zaproszenie. Co myślisz o tym, co powiedziała Basia? Basia zwracała szczególną uwagę na to, że nawet wtedy, gdy jest ktoś, kto rozwiązuje nasze problemy związane z uczeniem maszynowym, takie jak moc obliczeniowa, skalowalność, wytrenowane modele, to nadal zdrowy rozsądek trzeba mieć, żeby potrafić to użyć. Należy uświadomić sobie, że dane mają naprawdę duży wpływ na rozwiązanie. Dla mnie to była rozmowa ciekawa, bo myślę, że podobne platformy to jest jeden z kierunków, który w przyszłości można używać uczenia maszynowego na większych obrotach. Są jeszcze inne platformy i mam plan również podzielić się z Tobą wiedzą na ten temat. Wszystkie notatki, tak jak zwykle, znajdziesz na stronie biznesmyśli.pl/7. Teraz podziękowania. Zacznę od komentarzy na iTunes, bo są tam 2 z 5 gwiazdkami, co mnie bardzo cieszy. Jeden jest od osoby z Białorusi, z Brześcia. Dziękuję Ci, Brest_by. A drugi jest od Donalda Trumpa, który napisał: warto, wykrzyknik, ciekawy podcast. Dzięki wielkie, bardzo mi miło słyszeć i czerpać z tego energię, żeby kontynuować to, co robię. Podziel się swoją opinią. Dla Ciebie to dosłownie minuta, a zrobisz 2 dobre rzeczy naraz. Po pierwsze, osoby, które będą potrzebować tego podcasta, będą mogli zrobić to łatwiej, bo tak działa wyszukiwarka w iTunes, a po drugie, naładujesz moją baterię. Z góry dziękuję. Dziękuję również za maile, które dostaję. Zacytuję jeden z maili, a właściwie jego końcówkę. Cytuję. Władimir, robisz świetną robotę. Tak trzymać i proszę, kontynuuj nagrywać swój podcast. Świat naprawdę potrzebuje takich ludzi jak ty. No cóż, jak słyszę takie komentarze albo dostaję takie maile, no to bardzo się cieszę. Wielkie dzięki dla Krzyśka, który właśnie wysłał ten mail. Dzięki również za retweety i udostępnianie na Facebooku. Jeszcze jedna rzecz, która może być ciekawa dla ciebie. W zeszłym tygodniu został opublikowany odcinek Doradca finansowo ze sztuczną inteligencją. Gorąco polecam do wysłuchania. Również przy okazji chciałem pozdrowić i podziękować ciekawej osobie, która ma na imię Marcin Iwódź. Bardzo przyjemnie z nim się rozmawiała i jego sposób myślenia, również już w prywatnych rozmowach, pokazuje, że myśli o tym, jak pomóc ludziom, a nie być konsumentem. Bardzo bliskie mi jest takie podejście i dlatego tak mnie inspiruje. Kilka dobrych wieści na koniec. W sobotę, 17 czerwca, odbędzie się konferencja Polcaster. To już jest 3. edycja i bardzo polecam odwiedzić ją osobom, które zamierzają uruchomić swój własny podcast, albo już go mają. Będę miał również wykład. Opowiem o wyzwaniach, które miałem, kiedy zaczynałem tworzyć biznes myśli i jak je pokonałem. Jeżeli masz czas, chcesz się spotkać ze mną, to gorąco zapraszam. Wstęp jest bezpłatny, wymagana jest jedynie rejestracja. Do zobaczenia. I druga rzecz, już wspomniałem wcześniej o mojej inicjatywie Data Workshop. To są warsztaty, gdzie pokazuję, jak zacząć używać uczenia maszynowego w praktyce, bez żadnych studiów doktoranckich. Celem jest pokazać, jak rozwiązać realny problem po linii najmniejszego oporu. Uczenie maszynowe jest bardzo złożonym tematem i zrozumieć wszystkiego po prostu się nie da.
ale zrozumieć, jak to używać, jak najbardziej. Dlaczego o tym mówię? Przy współpracy z organizatorami konferencji Chatbot Summit udało się dostać zniżkę na konferencję, która odbędzie się w Berlinie 26 czerwca, w poniedziałek. Zniżka 20%. Wystarczy wpisać kod DATAWORKSHOP20, bez żadnych spacji, wszystko z małej litery. Proszę, daj znać, jeżeli zdecyduje się tam się pojawić. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas, Twoją energię. Do zobaczenia. Cześć, na razie. Pa, pa.